Dzień dobry, dzień dobry. Lotnisko Łowica, 11 kwietnia i znowu moja uśmiechnięta buzia. Ze mną jest Kuba. Witam. O, tak, Kubę znam 12 lat. Ktoś pytał w komentarzach, przepraszam, bo to takie jest instagramowe, przepraszam, youtubeowe. Ktoś pytał w komentarzach, co robię zawodowo. Ja naprawiam kompresory, natomiast był czas, kiedy razem z Kubą żeśmy stawiali bramy i drzwi i tak żeśmy się poznali. Ładnie. Ładnie. Cześć Pawełku. O, dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam. Ależ nie przeszkadzasz. Cześć Krzysiu. Cześć. A ty latasz dzisiaj? Tak, piękna pogoda, lecimy w powietrzu, no. A czym lecisz? Chyba tym, no płatkiem, nie wiem. A gdzie lecisz? A jeszcze nie wiem gdzie. A ty będziesz z Ramek Brawo teraz? Ja nie. Będę Charlie. Ach, Charlie, no to już się wystraszyłem. Mówię, kurde. Teraz z Krzysiem, tak? Z Krzysiem, no. A gdzie jesteście? Właśnie nie wiem. No to dawaj do Leszna, bo ja jestem do Leszna. Do Leszna? No dobra, no to polecimy na dwa i sobie... Tak. To słuchaj, jak będziemy chcieli lecieć, to musimy się dogadać, który leci prosto, a który świruje i lata blisko. Zajebiście, fajnie. 25, także tak bądź w miarę czujna, nie? Bo tam na GPS-a polecimy na twarde. Polecimy, tak. No. Kuba dzwoni powiedzieć no małżonce, że i córce, że będziemy lecieć nad ich domem. No i tak, zadzwoniłeś, tak? Zadzwoniłem. Ach, dobrze. Trasa Sierra Mike Charlie, zajmij pas 1.0, wiatr 140 stopni, 11 węzłów, pas 1.0, zezwalam startować. Na lotnisku w Lesznie, w dwójkę, właściwie w trójkę. Przeszliśmy za wami, a jednak przeszliśmy z wami. No nie. Bo wy za nami, bo tak. My już tutaj byliśmy, chciałem powiedzieć. Tylko wyście już wylądowali, tak? Teraz, no. Dobrze, ja też szczerze okulary będę taki, a nie jeden. No i dzień dobry, słuchaj, witam wszystkich. Tak. Także no, teraz dzisiaj cztery. Siema! Czworo nas jest. Idziemy pić? Idziemy pić, tak? Tak jest. Idziemy się napić. My się idziemy napić. Na piwo? Ja mogę wypić browara, bo ja straciłem prawko. Tak, hotdog jest. Bardzo. I oni są tacy, że są mega ciekawcy, więc jeżeli zaczynasz prowadzić coś, chodzić... A ty w ogóle pokazujesz fajne rzeczy, bo ty pokazujesz, że rzecz, dla których ludzi normalnych, nie wiem, co to nazywa normalnych, że to powiedziałem, ludzie myślą, że lotnictwo jest mało dostępne, jest niedostępne ogólnie rzecz biorąc, bo jest za drogie, bo jest za trudne, nie wiem, co tam mogą sobie myśleć, a tak nie jest wcale. Można generalnie zająć się lotnictwem, lataniem, spełniać swoje marzenia i ty na przykład pokazujesz to, że wiesz, że to jest osiągalne, tak? No bo chodzisz z tą kamerą i pokazujesz... No ile macie za to zapłacić? Słucham? To tak od serca płynie? To od serca płynie. Dziękuję. Ja tak myślę. Akurat, no. Mega dobrze, powiem ci. Bardzo ładny ten samolocik tam, nie? Powiedz, że jest bardzo ładny. Bardzo ładny, jest doskonały, ale jest. Tutaj taki też jest jeden ładny. Gdzie tutaj to jest? Pożyczenie, tak? To jest spin. Spin, on no... Spin? On, spin. Można nim spiny robić. Tak. A przed ten, nie? No, tak, przyciągnięcia można, nie? Na skrzydło go zwalić można. Tak. Nie za bardzo znam nazwy, po prostu sobie oglądam samoloty, tak, żeby coś kupić i takie coś mi się podoba, tylko jest ultralight, więc
nie spełnia twoich oczekiwań. Ty byś chciał godzinę sobie wpisywać. Jest 9... No, nie, właśnie, ma podstawową ale... wadę, nie ląduje na wodzie. Fakt, że lądujący na wodzie jest lepszy. Kuszący, no. No, kuszący mnie też kusi. Bardzo, no. To jest coś, co no, tak chciał polecić, zrobić. Tak sobie polecisz, wiesz, tak patrzymy na te jeziorka, jak lecisz, tak, no. Nad Polską jest ich dużo. I chcesz lądować gdzie chcesz, z ręczniczkiem iść się wykąpać do samolotu i lecieć dalej, to kusząca propozycja jest ogólnie, nie? A ile to jest osobowa? 4. Ale dużo, nie? No. Ubrałeś się pod kolor. No. Przyznanie. Ale fajna jest. No. Ale sierpo, bo sierpo i stadium, czy możemy zająć dwa cyfrowy? Zajmuj się startuj. Zajmujemy się startuj, sierpo, bo sierpo. Bardzo mi się podobało. Trochę nas tutaj szczęście raz nie podwiało, ale wieje, trzymaj.